Witam serdecznie, z tej strony Esu, to jest Mighty Magic 6, Mandate of Heaven. Kontynuujemy, jesteśmy teraz w grobowcu Etrika Szalonego. Etrika już spotkaliśmy w zasadzie, przypominam, że to jest ten nekromanta Lisz, w tej komnacie. I zdecydowałem, że pójdziemy tam na sam koniec, jak już wybijemy wszystkie jego sługi. Ale jak widzicie, nasze życie no, jest dość obniżone. Zrobiłem jeszcze między odcinkami tutaj porządek z tymi rzeczami, a w zasadzie nie do końca. No właśnie, tu się to niestety nie mieści. Tutaj wszystko jest poukładane jest całkiem ładnie. Więc w zasadzie jesteśmy gotowi. Tutaj mamy różdżkę, ładunków jeszcze 19. Mordreda też mamy. No i w zasadzie jedyne co możemy zrobić, to tak naprawdę teraz się przespać. To się troszkę nie udało. Okej. Kurde, może się uda jakoś, słuchajcie. Udało się, fajnie. Chyba się udało totalnie. Tak, dobra. No i od nowa lecimy z tymi wszystkimi zaklęciami, słuchajcie. Lecimy z godziną mocy, lecimy z dniem ochrony tak zwanym. Oczywiście będzie jeszcze konieczne rzucenie... będzie konieczne rzucenie mocy, plus jeszcze oprócz mocy trzeba będzie koniecznie rzucić światło pochodni. Zobaczymy, kto pierwszy złapie tutaj inicjatywę, czy on, ty. Światło pochodni. I jeszcze, to nie koniec, musimy się bardzo mocno przygotować. Ognisty krąg też jest konieczny. A u naszego kleryka, który bardzo długo odzyskuje inicjatywę, trzeba będzie rzucić oczywiście moc na Bolka. Zapisać grę, no i w zasadzie możemy lecieć. Już możemy ich teraz klepać już bez żadnych problemów. Tych dwóch liszów. Ja sobie przybliżę na mapę, zobaczę gdzie oni są. Oni są tutaj. O, swoją drogą możemy zobaczyć co jest w tej trumnie, ale chyba to nie wyjdzie. O, idealnie. Dobra, i możemy już go klepać. Bardzo szybko poszedł. Potężny lisz, dobra. Bardzo szybko go zbiliśmy, jak widzicie. Bardzo szybko go zbiliśmy. On nam zbił tylko życie tak naprawdę naszego wesołego Juliusza do połowy, ale to nie jest żaden problem. Pozbierajmy kaskę, zobaczmy, czy to jest coś wartego. 250, to są ścierwa. W zasadzie to możemy wziąć i to na pewno by fajnie było u kogoś schować. 750, dobra. No tutaj troszkę... No nie za fajnie. Słuchajcie, nie za fajnie. Ja to muszę zaraz tutaj poukładać jakoś ładnie. Dobra. Dobra. I co tu jeszcze jest? Włócznia. Dobra, dlaczego by nie? Okej. To już tutaj wyczyściliśmy wszystko. Zobaczmy, czy coś tu jest. Niezbyt. Mamy za to pelerynę. I boski sztylet, który wygląda zupełnie jak Mordred, ale nie jest Mordredem, jest o wiele słabszy. I jeszcze więcej kasy. Na pewno o, hełm, który zwiększa osobowość. To w zasadzie możemy sobie zobaczyć, czy to nie jest hełm na naszą głowę. Hełm, który zwiększa osobowość, plus 5. Nie, tu jest aż plus 10 do mocy osobowości. No i teraz póki mamy te wszystkie zaklęcia, póki działa na nas tarcza, błogosławieństwo, moc i pośpiech, trzeba koniecznie pójść na tego Etrika szalonego. Jeszcze tutaj nie obadaliśmy, ale szkoda mi tego, że działa czar i że my jesteśmy w całkiem w ładnej, słuchajcie, sytuacji w tym momencie. Więc trzeba będzie ostrożnie tutaj pójść, zapisać grę na nowym save'ie. No dobra, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że nie będę musiał się wycofać stąd. Ale zawsze możemy się wycofać, to jest najfajniejsze. Okej. Dobra, teraz trzeba się cofnąć. O kurde, strasznie mi przerąbali. Dobra, może tak pójdzie dobrze. Na pewno pójdzie jakaś kula ognia. O jest. Słuchajcie, zrąbałem to totalnie. Jeszcze raz. O! Spróbujemy tu kulą ognia przygrzmocić. No troszkę go zrąbaliśmy.
kwestia jest taka, żeby poczekać, aż oni się odsłonią. O, w ten sposób, super. Czy ktoś z nich jest Etrikiem? Nikt nie jest Etrikiem. Na pewno zranienie. Bardzo mocno mi zniszczyli tego typa. Aj, kurde, przerąbałem troszkę sprawę, ale może on przeżyje. Przeżył, super. Okej, zapiszmy grę. Poczekajmy na nich, niech się odsłonią. Zapiszmy jeszcze raz. Ukryli się przy ścianach, jak widzicie. O, no, już było blisko. I mi w tym momencie prawdopodobnie Etrik wszystkie zaklęcia wypierdzielił w kosmos, więc trzeba jeszcze raz je rzucić. Godzinę mocy i oczywiście dzień ochrony. Zapiszmy jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, może jakoś damy radę, może jakoś damy radę. Na pewno muszę... O, Jezu, on już nie ma many. Przerąbane. Dobra. Spróbujemy. Czemu by nie? Bo w sumie czemu by nie? Trzeba obserwować życie, to jest na pewno ważne bardzo. To jest na pewno ważne. Większy lisz. Oni mnie klepią jeszcze z tyłu. Dobra. Jest Etrik, którego chciałbym uniknąć. Światło pochodni. Jest jeszcze dwóch. Dobra, musimy się teraz wycofać bardzo szybko. Tu musimy typa ożywić. Zaraz zobaczymy, czy mamy jakiś czerwony eliksir. Jej, nie mamy. Jej. Okej. Wycofam się. O, ktoś idzie, słuchajcie, ktoś idzie. Super. Czyżby Etrik szedł? Słuchajcie, nie mogliśmy lepiej trafić w tym momencie. Jest cudownie, że on tutaj przyszedł. Etrika może sobie nawet damy radę tutaj wyeliminować. 8 godzin, godzina. Nie masz, właśnie, nie masz many. Dobra, damy radę bez problemu. Myślałem, że będzie gorzej, ale daliśmy. I mamy czaszkę Etrika. Przedmiot związany z misją czaszka Etrika wywołuje uczucie mrowienia niemal natychmiast po dotknięciu. Jest to dowód potężnej magii, która otaczała jego ciało przez tyle lat po śmierci. Czaszkę Etrika sobie tutaj włożymy. Zapiszemy grę, no i idziemy ich dokończyć w zasadzie. Tutaj ich łomotać. Bardzo ładny unik. I teraz tak, mamy większy lisz i potężny lisz. Dobra. Jak tam z twoją różdżką, kolego? 6. Dobra, bierzesz nie kija, tylko Mordreda. W łapę i ciśniemy typa już do końca. Dobra, słuchajcie, udało się. Pokonaliśmy Trika. Czy to nie jest cudowne? Moim zdaniem jest niesamowicie cudowne. Dobra. Skarby. Poproszę skarby, poproszę skarby. Podział życia. O! Wreszcie jakieś dobre zaklęcie. Zabójcza pałka smoka. Świetnie to brzmi. Dodaje 10-20 punktów obrażeń od ognia i 25 do mocy. To jest niesamowite. To trzeba będzie koniecznie jemu wsadzić w anusa. Peleryna plus 5 elfów. Pedalstwo. Tu wygląda, jakby było przejście, słuchajcie, ale chyba przejścia nie ma. I to tyle, jeszcze tu sprawdźmy. Dobra, mamy grzmocącą maczugę magów. Plus 5 do intelektu i do osobowości. Także fajna rzecz dla niego. Swoją drogą. Bardzo fajna rzecz dla niego. Bardzo fajny hełm. Super rzeczy, słuchajcie, znaleźliśmy. Super rzeczy. Bardzo fajne rzeczy. Szafir. Klejnot do sprzedaży. Szybkość plus 12, pierścień. Świetnie jest, słuchajcie, jest świetnie. Bardzo się cieszę. Dobra. Dobra, dobra, tylko łyknę tutaj, chwileczkę. Nie tędy droga, koledzy, nie tędy droga. Spróbujmy tędy. Tu mamy jeszcze 40 minut pośpiechu, więc myślę, ojej. No, tutaj jest kiepsko. 2 punkty many. Może damy radę, słuchajcie. Coś tam zasuwa. Szkielet rycerz.
Dobra, takich się nie boimy ani troszeczkę. Ja pokonałem metrika szalonego i teraz kurna pokonam was. Pierdzieleniem wam kulą ognia. Dobra, pozbierajmy kasę. Zapiszmy. I teraz tak, nisza jest pusta. Nisza jest pełna, ale też jest pusta. I nisza jest jeszcze bardziej pusta. No i chyba tu nic więcej nie ma z tego co widzę. Możemy jeszcze zapisać, poszukać w tych ścianach. Znaleźliśmy buty. Tu jest choroba. Buty jest, tu jest choroba, więc nie chcemy. I tu nic nie ma. Dobra, wygląda to, że oczyściliśmy cały grobowiec, więc myślę, że możemy spokojnie stąd wyjść. Na przykład przenocować w karczmie już na spokojnie, opowiadając o naszych wyczynach. Oj tam kula ognia, co to dla mnie, przyjmę na twarz, słuchajcie. Skoczę sobie też z góry. Dobra, wyszliśmy. Ciach. Okej, okay. Ledwo żyjemy, ale to była fajna zabawa. Moim zdaniem było warto. Było warto. Teraz trzeba wrócić na spokojnie już. Jak tam z tym pośpiechem? Oni zaraz będą zmęczeni, ale to nic. Mogą sobie być zmęczeni. Kimniemy się w karczmie. Już są zmęczeni w zasadzie. Jest... która jest w ogóle godzina? Kurde. Druga rano. Oj. Serio? Tawerna jest otwarta? Do drugiej rano? Okej. Okay. Słuchajcie, daliśmy radę. Jesteśmy wypoczęci i wesolutcy. Na pewno trzeba koniecznie się nauczyć levela. Ale zanim level, musimy, słuchajcie, w tym odcinku ogarnąć nasze łupy, których jest dość dużo. Nie ukrywam, jest ich dość kurde dużo. Cieszy mnie to oczywiście i tak dalej, nie żeby nie. Nie żeby nie. Dobrze. U niego nic nie musimy robić. Tu jest bardzo dużo rzeczy i tu jest ogólnie też bardzo dużo rzeczy. Ty już tego nie zmieścisz. To wszystko można ładnie sobie tutaj posegregować. To wszystko pójdzie na sprzedaż. Boski sztylet, ty go nie mieścisz. Kurde. Dobra, okej. Słuchajcie, musimy ogarnąć. Od lewej. Peleryna plus 7, szybkość plus 14. Bardzo fajna pelerynka. Bardzo fajna pelerynka. Fajne rzeczy będę oddawał jemu. O, dobra. Tak się nie pomylimy, żebym nie sprzedał tego, bo on będzie tutaj sprzedawał. Boski sztylet. Odporność na truciznę 11, pierśnie, to wszystko na sprzedaż. Peleryna zagłady, fajna rzecz. Intelekt, zabójcza pałka smoka, to mogą być fajne rzeczy, oddam mu to. Te pierścienie też mogą być bardzo fajne. Szafir na pewno na sprzedaż. Te pierścienie na sprzedaż, to też na sprzedaż. Hełm, który daje osobowość plus 5, na pewno na sprzedaż. Nie, na pewno na sprzedaż, czyli zostaje. To zostaje wszystko. Czy dasz rady to gdzieś tutaj włomotać, słuchaj. I co, i mamy trójzomby, mamy berdysze, inne rzeczy. Jest bardzo fajny hełm, który daje bardzo dużą wytrzymałość. Słaba tarcza i super rękawice, które chcę zatrzymać. Dobra, zacznijmy sprzedawać. To idzie wszystko na sprzedaż. Tak, budki też. I pelerynka też. I teraz tak, sprzedajemy u niego miecz wojownika zimna. Słuchajcie, nie wiem czy to nie jest jakieś lepsze od tego miecza czempiona, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że na pewno te regańskie kortelasy można ładnie sprzedać. I od razu mu dać te wszystkie rzeczy na sprzedaż ponownie. Koleś tego kurde nie mieści, zobaczcie. Pierdziele. Co za typ. Ale fajnie, że tyle naupiliśmy tego. Bardzo się cieszę. To na pewno dla ciebie. To, o, zmieściłeś, super. To na pewno i to na pewno. Jejku, okej. Sprzedaj. I teraz tak, sprzedajemy boski sztylet. Miecz wojownika zimna, no kurde, nie wiem, słuchajcie. Jeśli to ma 700, a to ma 500. Ojojoj. Na razie nie będę go sprzedawał, bo boję się, że zrobię jakiś błąd. Na pewno to. I na pewno to możemy sprzedać. I na pewno to. W sumie to też. Okej, dobra.
I w tym momencie to wszystko, co chciałem sprzedać, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest już wszystko wyczyszczone pięknie. Nie będziemy tego ruszać. Czaszkę trzeba będzie oddać, to zaraz sprawdzimy, u kogo można to oddać. Słuchajcie, te dwa miecze. Czekam wciąż na mistrzostwo, żeby mu dać dwa miecze zamiast tego jednego wielkiego. No i sprawdźmy, jak to wygląda. Sprawdźmy, jak to wygląda. On ma 12-28, a tutaj ma o wiele gorzej, więc to jest też na sprzedaż. Kolego, to też jest na sprzedaż. To wszystko leci na sprzedaż. Wytrzymałość plus 17. No i właśnie. I co teraz? I co teraz? Wytrzymałość plus 17. Bardzo duża wytrzymałość. I słaby pancerz. Dobra. Albo jemu. Możemy dać to w zasadzie jemu, żeby on za szybko nam nie padał. Chomobrońcy myślę, że można spokojnie również sprzedać. Więc sobie nałupiemy troszeczkę kasy jeszcze więcej na tym. Miecze. Miecze nie. Tu już nic. I teraz to. Dobra. Okej, okay, super. Mamy 35 tysięcy, no i tutaj mamy cudowne rzeczy. Najpierw popatrzmy na maczugi, które nam wydropiły. Popatrzmy na rękawice, które dają olbrzymią osobowość zamiast punkty magii. Oczywiście, osobowość plus 12 jest ciekawsza. I tu punkty magii możemy zmienić, a to pójdzie na sprzedaż, oczywiście. Ślicznie, ślicznie, moi drodzy. I teraz tak, mamy takie pałki. I teraz kwestia, która jest lepsza. Najwyższą wartość ma to, najniższą wartość ma, no tak jak leży. Tu dodaje 5 do osobowości, co jest fajną rzeczą. Tutaj dodaje obrażenia przeciwko smokom, czyli coś, co w zasadzie na razie nam się w ogóle nie przydaje. A tutaj dodatkowo dodaje 20, no dobra, to jest zdecydowanie najlepsze. To dodaje moc, co prawda, ale to jest zdecydowanie najlepsze. W tym momencie 15-17. A tu lepiej. Tu lepiej. Zdecydowanie. Dobra, 19-25. No, tym najlepiej wali tak naprawdę koleś. Plus 8, bo tu jest plus 5 tylko atak, słuchajcie, i bardzo małe obrażenia. Ale tu dodaje większe obrażenia od magii. Nie, dobra. Mimo, że to wygląda fatalnie, to te dwie rzeczy są na sprzedaż. Aczkolwiek obrażenia przeciwko smokom możemy sobie zatrzymać na kiedy indziej, na przykład to schować. I jeśli będziemy kiedyś na smokach, to możemy użyć tej maczugi, a nie ją sprzedawać. I myślę, że to będzie chyba najlepsze, co możemy w tym momencie zrobić. Kontynuując, mamy pelerynę, która daje bardzo dużą szybkość. Zobaczmy, kto ma problem z szybkością. Najsłabszą szybkość ma nasz mag i on. Peleryna plus 9. Dajmy mu tą szybkość, słuchajcie. Tu masz plus 5 intelekt i peleryny plus 9, szczęście zwiększa i połowa obrażeń od ataków z dystansu. No to też jest super sprawa, bo to wcale... No. Dobrze. Ale kurde, dzisiaj odcinek, słuchajcie. Zakończyliśmy w zasadzie żywot tego Etrika i teraz będzie tyle babrania się w tym sprzęcie, że to jest szok. Czy ja chcę mu to dać? Czy szczęście nie jest ważniejsze? Nie, szczęście nie jest aż tak ważne. Dobra, czyli reszta jest oczywiście na sprzedaż. Kurde! No ja pierdzielę. Co za koszmar. I mamy coś, co nam daje bardzo dużo szybkości. Słuchajcie, 42. Ten ma bardzo słabą szybkość. Tylko, że on nie potrzebuje mieć tak naprawdę. Chociaż w zasadzie potrzebuje. Pewnie, że potrzebuje. On też zasługuje na trochę miłości. Wytrzymałość troszeczkę lekko daje tutaj coś. Punkty życia plus 9, to jest w ogóle ścierwo chyba. Klasa pancerza, punkty magii plus 6. Punkty życia, no. Dobra, i to idzie na sprzedaż. Dobra, i teraz tak. To sprzedajemy, a resztę musimy sprzedać, jak widzicie, u magika. Pytanie tylko, u którego magika? Tutaj był ten dom, którego się nie da otworzyć. My musimy jeszcze wytrenować sobie level, bo nam podskoczył. Mam nadzieję, że podskoczył o 2 level, a nie o 1, tak jak to zwykle bywa. Naprawdę mam taką nadzieję. Zobaczmy jeszcze tutaj.
To jest zwykła gildia. No dobra, ale mamy leczenie chorób, latająca, zbiorowe uzdrowienie, latająca, zranienie, leczenie, moc, moc, moc. Nic ciekawego. Zobaczmy tutaj. Wirujące ostrze. Zabójczy rój. Śmiertelne żniwo. To jest bardzo fajne, słuchajcie. To jest bardzo fajne zaklęcie. Wybuchający kamień też może być fajny. Zamiana w kamień. Zamiana w kamień. Czy ja mam coś takiego jak zamiana w kamień? To mnie bardzo ciekawi. Nie mam. Mam. Dobrze. Całe szczęście, że sprawdziłem. Ale wybuchający kamień brzmi bardzo fajnie. Słuchajcie. Wybuchający kamień brzmi bardzo fajnie. Śmiertelne żniwo brzmi bardzo fajnie. 2600. W zasadzie nie ma sensu tego kupować, dlatego głównie, że my mamy tutaj rozwiniętą magię ognia, więc i tak, tak czy inaczej, to magicznymi zaklęciami ognia będziemy najwięcej zabierać. Nie, nie widzę nic ciekawego. To mnie ciekawi za to. Urok. Nie. Tego nie chcemy. Ale tu są fajne rękawice, które regenerują punkty magii, a tutaj dodaje do szczęścia i regeneruje punkty magii. Regeneruje punkty magii. Osobowość. Punkty magii. Dobra. W sumie? Chociaż w sumie nie. Zależy, czy chcemy mieć plus 10 punktów magii, czy chcemy mieć coś, co regeneruje nam punkty magii. Nie, na razie tego nie będę robił. No ale dobra, nie po to tu przyszedłem. Przyszedłem tutaj po to, żeby sprzedać te wszystkie szafiry i sprzedać te wszystkie pierścienie. Okej. Nie wiem, czemu tej maczugi nie sprzedałem u typa, skoro już tam byłem. Ale zaraz się tym zajmiemy, słuchajcie. Okej. 513, kurde, jakie zdzierstwo, ja pierdziele. Jak u nas z reputacją, zła po prostu, zła. Dobra, chodźmy na trening. Trzeba mięśnie potrenować. To było gdzieś, słuchajcie, tutaj. No, mam nadzieję, że to będą dwa levele, a nie jeden, naprawdę. No, kurde, słabo. O, dwa levele. Dwa levelu u tego poszły, ale u całej reszty po jednym. To troszkę kiepsko. Myślałem, że będzie trzy levele nawet. Już się spodziewałem, że tych punktów biegłości na stukam, a tu dupa. No dobrze. Czego tutaj potrzebujemy? Punktów życia wcale nie aż tak bardzo. Zbroję płytową na 10 na pewno trzeba będzie kiedyś wbić. U tego. Miecz na mistrza, czyli na 8, jeśli dobrze pamiętam, również by się przydał. Tak, miecz na mistrza 8 również by się przydał. Albo kolczugę na 10. Kolczugę na 10 albo miecz. Miecz. Okej. Okay. I kolczugę też możemy, skoro tak. U tego zaś musimy ostrożnie, bo on ma bardzo dużo tutaj rzeczy do rozdania. Kwestia, czy chcemy kolczugę. Właśnie, musimy do Mist polecieć i w końcu kupić za tą kasę te lepsze kolczugi, bo oni mają słabe. Oni mają bardzo słabe. U tego zaś magię ciemności na 4 byłoby cudownie wbić. Więc zrobimy to. Czyli na eksperta po prostu. Słuchajcie, na eksperta magię ciemności. Umysłu, ducha nie potrzebujemy wyżej w zasadzie. Maczugę, łuk. Łuk na mistrza byłoby fajnie. Nie ukrywam, że byłoby fajnie łuk na mistrza. Naprawę na mistrza też by się przydało, więc polecimy w tą naprawę. Bo później będą nam niszczyć zbroję, a my nie będziemy mogli naprawić takiej na przykład legendarnej zbroi albo artefaktu, przez to, że będziemy ekspertem, a nie mistrzem. I nasz kolega z Mordredem. Uczenie się nie, medytacja nie, zbroję skórzaną tak. Sztylet z chęcią w zasadzie, why not? No i magię światła na mistrza byłoby też dobrze wbić, słuchajcie. Magię światła na mistrza też by się przydało wbić. Aha. Tak, przydałoby się wbić magię światła, ale dobra. Albo ognia, albo światła. Cholera, co robić, słuchajcie, jestem strasznie zagubiony. Albo ognia, albo światła. W ognia pójdziemy. Dobra. I to tyle, jeśli co mamy tutaj do zrobienia w zasadzie. Wszystko jest już tutaj ogarnięte pięknie.
Jesteśmy w Iron Fist, jest lipiec, Iron Fist, słuchajcie. Co my musimy teraz zrobić tak naprawdę? Musimy koniecznie, ja już tutaj zaznaczę sobie na karteczce coś. Nie wiem, czy ja zgubiłem gdzieś mój długopis, what the fuck. Ile u niego? Czy ja u niego... O Boże, ja coś źle zrobiłem. Mogę ciała. Słuchajcie, gdzie ja mam ostatni save? Cholera. No dobra, nieważne. Słuchajcie, zapomniałem totalnie o tym, że tutaj mi zależy na magii ciała i sobie rozdałem level na jakieś inne ścierwa typu, nie wiem nawet co, magię ciemności wbiłem. A powinienem poczekać na kolejny level i dać tą magię ciała, no ale trudno. Cholera jasna, głupi. Ciemności. Kolczuga. Dobra, to pomysł teraz jest taki, słuchajcie, że lecimy do Sorpigalu, spróbujmy najpierw statkiem, nie trafiłem za bardzo, spróbujmy statkiem do Sorpigalu, do mgły, czy do mgły potrzebuję? W sumie nie, w sumie w ogóle nie potrzebuję do mgły, potrzebuję za to się dostać właśnie tak jak mówiłem do Sorpigalu albo przez Iron Fist, cokolwiek, dla mnie to jest totalnie bez różnicy. Może być i tak, bo w Sorpigalu w tym miesiącu, słuchajcie, jest kapliczka, w której warto się pomodlić. I tutaj mamy srebrzystą zatoczkę. Czy my tego potrzebujemy? Przydałaby się, żeby... Tak, dlaczego nie? W zasadzie tak. A dlaczego do srebrzystej zatoki? Ponieważ... O, jak miło, nawet nie musieliśmy iść. Ponieważ tutaj w srebrzystej zatoce musimy się nauczyć, słuchajcie, magii światła na ekspert. O, ładnie, tutaj zbroja, no, ale najpierw magia światła, potem zbroja. Dobra, znajdźmy. Arcydruidzi. Mistrz magii umysłu. Mistrz magii ciała. Okej. Okay. Członkostwo w Gildii Światła. Czyżby to tutaj gdzieś było? Statki. Ekspert w magii światła. Tak. Dobra, kupiliśmy eksperta. W tym momencie nasz czar, który się nazywa Godzina Mocy, działa potrójnie, czyli po prostu lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo fajnie. No i tutaj te zbroje chciałem kupić w końcu. Dwie kolczugi. To są zwykłe kolczugi plus 18, jeśli dobrze widzę. Tak, plus 18. Gdzieś tutaj był ten typek. Jest. Super, słuchajcie, super. Jest. O, tak. Czyli co? Posiadacz jest odporny na szaleństwo i po prostu to. Dobra, i teraz kupimy zarówno to, jak i to. Posiadacz odporny na szaleństwo damy jemu. A to damy jemu. A te dwie rzeczy sprzedamy. 500, 900. No 1500 na tym zarobiliśmy, to nie jest dużo. I to w zasadzie tyle, co mamy tu do zrobienia w tym miejscu. Możemy z powrotem do bezpiecznej przystani się przeteleportować i poszukać jakiejś drogi do Iron Fist, ale chyba myślę, że możemy na spokojnie, słuchajcie, się przedostać jakoś bokiem, raczej dołem, żeby było szybciej. Dobra, okej. W zasadzie będziemy już kończyć niedługo, także już się z wami powoli żegnam. I co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku robimy taki myk. Czekajcie, ojej. Wow. Tu się troszkę niebezpiecznie zrobiło. Zrobimy taki myk. Dobra, my jesteśmy w Bootleg Bay i teraz musimy pójść w dół do Iron Fist. Ojejku, wiecie co? Może być... No właśnie, sierpień, kurwa. Zapomniałem, że te podróże tak kosztują. Słabo. No nic. Ale i tak dobrze, że tak idziemy, wiecie? W sumie dobrze, że tak idziemy. Dobra, to jeszcze zanim skończę odcinek, to chcę przynajmniej dojść do Iron Fist. Boże, jakbym rzucił tu Armagedon, to by się skończyło takie pierdolenie. Dobra. I słuchajcie, i jaki jest pomysł? Chcę mianowicie dojść tutaj, do tego grobowca Corlagona, tam gdzie te duchy były i tak dalej, bo koszmarnie. Zrobimy to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj uda się faktycznie załatwić w końcu tego ostatniego bossa, tak? Bo tego nie zrobiliśmy, tego nie zdążyliśmy zrobić. No i tyle.
Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym pamiętajcie o kciuku oraz oczywiście o komentarzu, jeśli jakiś chcecie. Na razie, trzymajcie się, pa, hej!